W Nowym Sączu przy Alejach Wolności stanie pomnik Józefa Piłsudskiego. Wcześniej w tym miejscu stał monument upamiętniający Armię Czerwoną. Rada Miasta jednogłośnie zaakceptowała pomysł upamiętnienia marszałka w 100. roku. Rocznice odzyskania niepodległości. W Stargardzie rozpoczęły się przygotowania do rozbiórki kolumny zwycięstwa. 23-metrowy pomnik stał na Placu Wolności od 1945 roku. O jego demontażu. Zdaniem prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka, pomnik postawiony Józefowi Piłsudskiemu to godne upamiętnienie 100. rocznicy odzyskania niepodległości, przypadającej w przyszłym roku, a miejsce, gdzie stanie monument, jest symboliczne. To znaczące, historyczne miejsce, tuż obok starego cmentarza, gdzie w planie jest przeniesienie grobu pułkownika Bolesława Pierackiego i obok budynku jego imienia, powiedział Nowak. Miejsce symboliczne i znaczące pod każdym względem, dodał. Lokalizację wybrali mieszkańcy. Pomysł postawienia pomnika marszałkowi w Nowym Sączu przedstawiło Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota, które powołało Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego. Lokalizację wskazali sami mieszkańcy miasta, a projekt nieodpłatnie przekazał artysta rzeźbiarz Stanisław Szwechowicz. Pomnik będzie przedstawiał marszałka siedzącego na kasztance. Całość zostanie umieszczona na wysokim cokole. W miejscu, w którym stanie monument, do 2015 roku znajdował się pomnik żołnierzy Armii Czerwonej, pod którym spoczywały szczątki żołnierzy radzieckich. Pomnik został wyburzony, a prochy żołnierzy przeniesiono do kwatery wojskowej na sądecki cmentarz komunalny.